Hej, witajcie! Nareszcie rozpoczęły się wakacje, więc można zacząć działać. Kilka dni temu zakończył się okres szkolny, ale o tym chyba nie muszę nikomu mówić, bo myślę, że wszyscy zainteresowani o tym wiedzą. U mnie wakacje rozpoczęły się troszeczkę później ze względu na egzaminy zawodowe, ponieważ jak wiecie lub nie, jestem w technikum informatycznym i w tym roku pisałem egzamin E13 i muszę się pochwalić, że w sumie udało mi się go zaliczyć na całkiem wysokim poziomie. Jeżeli też jesteście gdzieś na właśnie kierunku informatycznym, czy też zaliczaliście jakieś egzaminy zawodowe w tym roku, to możecie pochwalić się swoimi wynikami, chętnie włączę się w dyskusję. Ja jestem po dwóch egzaminach E12, E13, jeszcze mnie czeka E14 w przyszłym roku i to będzie koniec. Natomiast rozpoczęły się już wakacje, na które mam całkiem spore plany, ponieważ będę chciał zrobić zdecydowanie więcej materiałów, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ponieważ wiem, że no, zwłaszcza w ostatnich miesiącach szkoły było tego bardzo mało i były długie przestoje. Będę chciał teraz zdecydowanie polepszyć jakość i dodać temu troszeczkę uroku. I mam nadzieję, że będzie się tego pojawiało znacznie więcej w przeróżnych tematach, więc planuję dosyć szybki rozwój teraz, nie tylko na YouTubie, ale także w firmie, ponieważ wprowadzam dużo zmian. Także zachęcam serdecznie do obserwowania mnie i na YouTubie, i na Facebooku przez te wakacje, ponieważ będzie się dużo działo i będzie dużo nowych treści i materiałów. Także szykują się bardzo ciekawe wakacje, ponieważ planów jest naprawdę dużo i mam nadzieję, że jak najwięcej z nich mi się uda zrealizować, a nawet jak się uda tylko część, to już i tak będzie bardzo dużo. I żeby dobrze rozpocząć te wakacje, zaczynamy z grubej rury i tutaj ważna informacja, ponieważ na YouTubie jeszcze tego nie mówiłem, więc chciałbym też o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ razem, pierwszy raz w ogóle coś takiego będzie miało u mnie miejsce, ponieważ razem ze Szkołą Językową Helen Doron w Skawinie organizujemy takie jakby spotkanie, gdzie będę miał coś w stylu wykładu w tematyce nagrywania filmów na YouTube, prowadzenia firmy, takiej powiedzmy przedsiębiorczości w młodym wieku. I będzie to już 2 lipca, czyli w ten poniedziałek o godzinie 18 właśnie w Skawinie. Wszystkie informacje były wrzucane na Facebooka, Instagrama, także jeżeli ktoś ogląda moje inne media, do czego oczywiście zachęcam, to tam już pewnie widzieliście, więc dzisiaj takie informacje jeszcze dodatkowe. Jest to takie w sumie pierwsze spotkanie ze mną oficjalne, nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Wszystko może się tak naprawdę wydarzyć. Jest to głównie organizowane ze względu na dni otwarte także w szkole, dlatego też głównie będą uczestniczyć uczniowie i rodzice z tej szkoły, natomiast wstęp jest otwarty dla wszystkich, dlatego serdecznie zapraszamy, tylko prosimy też o wcześniejsze potwierdzenie obecności gdzieś na Facebooku u mnie na wydarzeniu. O, wrzucę linka do opisu filmu do tego wydarzenia, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam wszystko jest napisane. Dlatego, że mamy niewielką salę, więc nie wiemy ile będzie osób dokładnie, więc tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. I w planach jest także nagrywanie tego wydarzenia, więc będą później jakieś materiały z tego, więc myślę, że też będzie się sporo działo. Także jeżeli ktoś jest z okolic Krakowa, ma wolny poniedziałek wakacyjny, to zapraszam do Skawiny. Wszystkie informacje, tak jak mówiłem, będą do znalezienia w opisie. Oczywiście wstęp na wydarzenie jest wolny i darmowy dla wszystkich. To spotkanie będzie podzielone na kilka części, ponieważ będę mówił właśnie o nagrywaniu filmów, o mojej jakby też historii, moich początkach, o prowadzeniu firmy i będzie także czas na zadawanie pytań, będzie można podejść i tak dalej, więc jeżeli ktoś rzeczywiście ma czas, to zapraszam. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć na temat tego wydarzenia. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, jeżeli nie, to pytajcie w komentarzu. A wracając też do tematu mojego kanału na YouTube, ponieważ no, ostatnio mało się działo, ja wrzucałem bardzo mało filmów, aktywność też była niezbyt duża, dlatego chciałbym to troszeczkę popchnąć do przodu przez te wakacje. I myślę, żeby robić więcej filmów, natomiast krótszych filmów. Także to chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć na wstępie tych wakacji i mam nadzieję, że pod koniec wakacji będę mógł nagrać filmik, w którym powiem, że rzeczywiście udało się zrealizować większość planów. Także cóż, do następnego filmiku lub do poniedziałku, jeżeli ktoś zdecyduje się przyjść. Tylko pamiętajcie, potwierdźcie swoją obecność, żebym też wiedział, czego się spodziewać. Tyle, na razie, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się, cześć!